Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. Powiem kilka naprawdę miluśkich, słodziuśkich, ckliwych zdanek, na przykład Bóg cię kocha i nigdy nie przestanie. Czy nie miło tego posłuchać, to wspaniałe, ale kilka razy mogę też powiedzieć, zrób ze sobą porządek. Ale to nie oznacza, że Bóg będzie cię wtedy bardziej kochał, to znaczy, że odpowiadasz na Jego miłość. Powiedz Mu, Boże, tak bardzo cię kocham, naprawdę doceniam to, co zrobiłeś dla mnie, chcę robić wszystko dokładnie. Nie tak, jak Ty tego chcesz, żebym robił. Proszę, pomóż mi w tym. Ten weekend poprowadzę serię dotyczącą tego, jak mamy się przemieniać na podobieństwo Chrystusa i tego, jak według Biblii stajemy się nowymi stworzeniami w Nim. Stare rzeczy przemijają i wszystko staje się nowe. Sądzę jednak, że to czasami jest dla nas mylące, bo myślimy, skoro jestem taki nowy, dlaczego ciągle postępuję w stary sposób? Skoro stare rzeczy przeminęły, dlaczego ciągle robię te stare rzeczy? Chodzi o to, że jesteśmy w procesie zwanym transformacją, co oznacza całkowitą zmianę. To ciekawe, bo my wszyscy pragniemy i chcemy zmiany. A jednak przez większość czasu bardzo, bardzo się tego boimy. Wiecie, skończyliśmy już z tym, co stare, jednak z jakiegoś powodu boimy się zostawić to, co stare, bo tak naprawdę nie jesteśmy pewni, jakie będzie to nowe. Będziemy więcej dzisiaj o tym mówić, o procesie zmiany i o tym, jak reagują nasze emocje w czasie zmiany, o wszystkich tych rzeczach. Zawsze jednak musimy zdać sobie sprawę, i to zajęło mi dużo czasu, zanim to zrozumiałam, ale kiedy już zrozumiałam, bardzo mi to pomogło, że kiedy rodzimy się na nowo, przyjmujemy do siebie Bożą naturę, ale ona przychodzi w postaci nasionka. Cały owoc Ducha jest w Tobie, ale jest tam w postaci nasionka. A co trzeba zrobić z nasionami? Podlewać. Muszą się zakorzenić. A kiedy już się zakorzenią, w końcu zaczną wydawać owoce. Powiem Ci zawczasu, że jeśli będziesz niecierpliwy i będziesz chciał mieć wszystko natychmiast i nie będziesz inwestować swojego czasu, nie będziesz studiować, nie będziesz w nic wkładał wysiłku ani energii, może i pójdziesz do nieba, ale nie odniesiesz zwycięstwa tutaj, w tym życiu. I nie będzie Ci cieszyć ta podróż i prawdopodobnie Twoje życie nie będzie świadectwem dla nikogo. Bo jeśli ten świat czegokolwiek potrzebuje, nie sądzę, że jest to kolejne kazanie. Kazania są wspaniałe i ja dalej będę je głosić, ale ludzie tak naprawdę potrzebują zobaczyć świadectwo przemienionego życia i ludzi, którzy mają pokój, ludzi, którzy są radośni i chodzą w miłości, ludzi, którzy naprawdę mają świadectwo i mówią, przydarzyło mi się coś takiego, ale Bóg działał w moim życiu przez ostatnie lata i teraz mogę powiedzieć, że jestem wolny. Niedawno podeszła do mnie pewna kobieta i zapytała, czy pani naprawdę jest od tego wszystkiego wolna? To znaczy, tak na serio, naprawdę wolna? Odpowiedziałam tak. To nie oznacza, że nie muszę się czasami rozprawić z jakąś rzeczą z przeszłości. Są pewne rzeczy, z którymi nadal muszę się rozprawiać. Ale wolność nie oznacza, że już nigdy nie musisz się z niczym rozprawiać. Oznacza, że rozumiesz, z czym się rozprawiasz. Posłuchaj mnie teraz. To jest zrozumienie, z czym się rozprawiasz i umiejętność oceny. To jest strach i nie zamierzam mu się poddać. To nie znaczy, że ja nigdy nie czuję strachu, ale nie pozwalam mu się kontrolować, tak jak miało to miejsce przez wszystkie lata mojego dorastania. Chcę was w czasie tego weekendu nauczyć, że możecie być całkowicie przemienieni. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli w ogrodzie i przekazali tę grzeszną naturę nam wszystkim, wiem, że to wygląda kiepsko, ale wiecie, to wszystko naprawiło się, kiedy Jezus zrobił wszystko jak należy i nam to przekazał. Tak więc Bóg to naprawił. I On chce, żebyśmy całkowicie powrócili do Jego pierwotnego planu dla nas, planu, według którego mieliśmy być błogosławieni, mieliśmy chodzić w zwycięstwie i być błogosławieństwem, i cieszyć się Bogiem, i cieszyć się swoim życiem, mieć pokój, radość i dobrą relację z Nim.
Dzisiejsze kazanie nazwałam Odzyskaj to, co należy do Ciebie. Po pierwsze, chciałabym powiedzieć, że zostaliśmy okradzeni. To jedno z pierwszych objawień, jakie miałam, odkąd zaczęłam naprawdę pilnie studiować Słowo. Zawsze mówię, byłam chrześcijanką na długo, zanim stałam się chrześcijanką na poważnie. Tak więc jeśli będziesz na poważnie do tego podchodzić, to spowoduje dużą zmianę, a myślę, że większość z was podchodzi poważnie, inaczej nie siedzielibyście tutaj w piątkowy ranek. Usługujemy również niezliczonym rzeszom ludzi, którzy oglądają nas w różnych częściach świata. I muszę powiedzieć, że musisz podjąć zobowiązanie, że w pełni oddasz się i pójdziesz za Bogiem. A nie będziesz stał jedną nogą w świecie, a drugą w królestwie. Nie bądź chrześcijaninem w niedzielny poranek, a kimś innym w poniedziałek. Więc kiedy naprawdę zaczęłam to traktować poważnie, a zaczęłam traktować na poważnie, bo zdałam sobie sprawę, że byłam nieszczęśliwa. Myślę, że musimy sobie uświadomić, że nieszczęśliwy chrześcijanin to oksymoron. Na pewno rozumiemy, że tych dwóch słów nie da się połączyć, ale powiem wam coś, jest wielu. Właściwie cały świat jest pełen nieszczęśliwych chrześcijan. Taka jest prawda. Być nieszczęśliwym grzesznikiem to co innego, ale kto chciałby być nieszczęśliwym świętym? Ja nie. Myślę, że gdzieś po drodze powinna nastąpić jakaś zmiana. Powiem wam coś. Jeśli macie jakiś problem, nie gódźcie się na niego. Idźcie do Boga i zapytajcie, co jest nie tak. Zdziwisz się, że Bóg ci pokaże, jak tylko Go zapytasz, co jest nie tak. Bądź otwarty na ewentualność, że to może być coś w tobie. Wolelibyśmy, żeby Bóg nam powiedział, że to chodzi o kogoś innego. Bardzo lubię odpowiedź, to diabeł. Prawda? Podoba mi się to. Cóż to diabeł? Kiedy jednak Bóg zaczął mi dawać objawienie, wiele z tego dotyczyło mnie. To były rzeczy, których musiałam się nauczyć i zmienić. Tak więc jednym z objawień było to, że zostaliśmy okradzeni. Co było największym złodziejem w moim życiu? Religia. Mówiąc to, nie mam na myśli mojej religii czy twojej religii. To słowo całkiem nam się miesza. Pytamy, jakiej jesteś religii? Ja jestem baptystą, ja metodystą, ja katolikiem, ja luteraninem, a ja zielonoświątkowcem. Kiedy Biblia używa słowa religia, nie mówi o czymś takim. Jeśli Jezus z kimkolwiek miał zatargi w Nowym Testamencie, byli to religijni ludzie jego czasów. Powiedział im, obciążacie ludzi prawami i zasadami, ale sami nie ruszycie palcem, żeby im pomóc. Postrzegacie jednych jako lepszych niż innych. Są pewni ludzie, których nawet nie wpuścilibyście do swojego kościoła. A co dopiero podejść do przodu? Modlimy się o przebudzenie, ale większość ludzi, którzy potrzebują pomocy, mogą nie pachnieć zbyt ładnie, mogą wyglądać inaczej niż ty, mogą strzyc włosy inaczej niż ty. A prawda jest taka, że może nie wszystkie, ale wiele kościołów ani trochę nie jest przygotowanych, żeby przyjąć takich ludzi. Powiedzieliby im, że muszą się wykąpać, ostrzyc, zrobić to czy tamto, zanim będą mogli przyjść i wziąć udział w tym, co tu się dzieje. Religia może nam powiedzieć, co mamy robić, ale nigdy nie powie nam, kim jesteśmy w Chrystusie. I to jest największa tragedia. W kółko, rób to. Potem wpadamy w pułapkę myślenia. Jeśli będę czytać wystarczająco dużo Biblii i będę się wystarczająco dużo modlił i zrobię kilka dobrych uczynków i będę chodził regularnie do kościoła, będę w porządku przed Bogiem. Ale kiedy nawalisz w jednej z tych rzeczy, ależ czujesz się winny, bo myślisz, że Bóg jest na ciebie zły. Tak więc ludzie trwają w tym zaklętym kręgu, próbując robić wystarczająco dużo, żeby zadowolić Boga. Pozwólcie, że wam coś powiem, Bóg już jest zadowolony. I On już cię kocha. Wczoraj powiedziałam, że Bóg nigdy nie zacznie cię kochać ani odrobinę bardziej, niż kocha cię teraz, bez względu na to, jak wiele dobrych uczynków zrobisz. Jego miłość do ciebie już teraz jest pełna, doskonała i bezwarunkowa. To nie oznacza, że nie potrzebujemy się zmieniać,
ale moja zmiana nie ma nic wspólnego z Bożą miłością do mnie. Bóg jest miłością. To nie jest coś, co On robi stopniowo. To nie jest tak, cóż, nie jesteś wystarczająco dobry, więc będę Cię kochać troszeczkę mniej. A kiedy będziesz troszeczkę lepszy niż tamten gość, to będę Cię kochać trochę bardziej. Ale człowieku, tamtego gościa to ja naprawdę mocno kocham, bo on co roku czyta całą Biblię. To smutne, bardzo smutne. Ale w takim miejscu żyje bardzo dużo ludzi. Fragment, który często czytamy, to Jana 10:10. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ale Jezus powiedział, ja przyszedłem. Czy nie cieszycie się z tego, że On przyszedł? Mówię wam, mogłabym wziąć tylko te dwa słowa i głosić. Ale ja przyszedłem, żebyście mieli życie i cieszyli się nim. Ja nie wiedziałam, że życiem można się cieszyć. Miałam poczucie winy, kiedy dobrze się bawiłam. Czułam, że powinnam cały czas pracować. Ja przyszedłem, żebyście mieli życie i cieszyli się nim, i żebyście mieli je w obfitości, żebyście mieli pełnię aż do nadmiaru. Zawsze zakładamy, że złodziej to diabeł. I to prawda, ale jeśli przeczytasz 10 rozdział Jana w całości, przekonasz się, że złodziejem, o którym tu mowa, jest system religijny. Amen. Za którym stoi diabeł. Diabłu najbardziej zależy na tym, żebyś się nie dowiedział, jak bardzo Bóg cię kocha. On nie chce, żebyś się dowiedział, jaki dar od Boga już w sobie masz. Teraz powinna dziać się taka rzecz. Duch Święty przychodzi, by współpracować z Tobą w Twoim życiu i pomóc Ci wypracować, by to, co jest w Tobie, uzewnętrzniło się. On pomaga wypracować tę przemianę i odnowę w naszym życiu. Jeśli chodzi o Ducha Świętego, to wspaniałe jest to, że On zna doskonały czas w Twoim życiu i wie, jak należy pewne rzeczy zrobić. Wie, kto będzie właściwą osobą, by Ci pomóc i usłużyć. I powiem Ci prawdę, On jest doradcą. Jeśli więc idziesz do kogoś innego po porady, lepiej upewnij się, że ta osoba przyjmuje porady od niego. Amen. Na przykład ja, kiedy tak desperacko potrzebowałam wyleczyć się ze skutków wykorzystywania w przeszłości, sądziłam, że kiedy opuszczę dom mojego ojca, mój problem się skończy. Ale on tkwił w mojej duszy. Widzisz, pewne problemy z przeszłości są wyryte w Twoim sposobie myślenia. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, że Twoje myślenie jest niewłaściwe. Jedyny sposób, jaki możesz o tym się przekonać, to porównać swoje myślenie ze Słowem Bożym. Byłam w kościele przez wiele lat i nie zdawałam sobie sprawy z tego, że nienawiść do mojego ojca jest problemem. Myślałam, że sobie na to zasłużył. Dlaczego nie miałabym go nienawidzić po tym, co mi zrobił? Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że wybaczając mu, pomagałam sama sobie. To tak naprawdę nie miało wiele wspólnego z nim. To mnie pomagało. Moja dusza nie musiała być nadal zatruwana przez coś, co wydarzyło się wiele lat temu. Więc tak naprawdę nie uczyłam się tego, czego potrzebowałam się nauczyć. Dzięki Bogu za Kościół, amen. Dzięki Bogu za wszystkie wspaniałe kościoły, ale powiem Ci prawdę. Nie chciałabym nikogo zezłościć, ale jeśli chodzisz gdzieś, gdzie niczego się nie uczysz, nie wzrastasz, nie zmieniasz się i nie służysz, chodzisz tam z poczucia obowiązku i nie możesz się doczekać, kiedy stamtąd wyjdziesz i nudzisz się cały czas, kiedy tam jesteś, w takim razie na poważnie powinieneś rozważyć zainwestowanie swojego czasu w coś, co przyniesie dobry owoc w Twoim życiu. Jest pełno cudownych kościołów. Po prostu musisz trafić do takiego, gdzie będziesz miał wyzwania i będziesz wzrastał. Mam nadzieję, że udało mi się sprawić, że w jakiejś dziedzinie poczuliście się trochę niekomfortowo. Nie sądzę, że naszym zadaniem jest jedynie sprowadzanie ludzi do kościoła, klepanie ich po plecach i karmienie deserami. Powiem więc kilka naprawdę miluśkich, słodziuśkich, ckliwych zdanek. Na przykład Bóg cię kocha i nigdy nie przestanie. Czy nie miło tego posłuchać? To wspaniałe. Ale kilka razy mogę też powiedzieć, zrób ze sobą porządek. Ale to nie oznacza, że Bóg będzie cię wtedy bardziej kochał. To znaczy, że odpowiadasz na Jego miłość.
Powiedz mu, Boże, tak bardzo Cię kocham. Naprawdę doceniam, co zrobiłeś dla mnie. Chcę robić wszystko dokładnie tak, jak Ty chcesz, żebym robił. Proszę, pomóż mi w tym. Tak działa Duch Święty. Więc tak sobie wtedy dryfowałam i Bóg zaczynał otwierać moje oczy i działać w moim życiu. Zrobiłam więc coś, czego normalnie nie robiliśmy. Poszłam na spotkanie w innym kościele. Mieli tam jakiegoś gościnnego mówcę. To była kobieta, która była wykorzystywana seksualnie przez swojego ojca. I Dave kupił mi jej książkę. Tak naprawdę nie wiedziałam, co tam znajdę. Nie miałam pojęcia, co zamierzał zrobić Duch Święty, kiedy Dave kupował mi tę książkę. Następnego ranka otwieram ją i na pierwszej stronie ona opisuje dokładnie to, co przydarzyło się mi i nagle wrócił cały ten ból. Chwyciłam tę książkę i cisnęłam nią w drugi kąt pokoju, mówiąc, nie zamierzam tego czytać. I wtedy usłyszałam wyraźnie, jak Duch Święty mówi, już nadszedł czas. Widzicie? On znał właściwy czas. On sprawił, że znalazłam się we właściwym miejscu, o właściwym czasie. Ja nawet nie miałam na tyle zdrowego rozsądku, żeby kupić tę książkę, więc on nakłonił Dave'a, by mi ją kupił. Powiem wam coś, Bóg nas używa nawet, kiedy nie mamy pojęcia, co się dzieje. Wiem, że oglądają nas teraz ludzie, którzy sądzą, że przypadkowo włączyli ten program. Nie wierzę w przypadki, jeśli chodzi o Boże sprawy. Myślę, że to On nas prowadzi i kieruje. Ja nie miałam pojęcia o tym, że mogę odnosić zwycięstwo nad sytuacjami, które były przeciwko mnie, nad zmiennymi nastrojami, które atakowały bez uprzedzenia. Jak wielu z was wie, że prognozy nie zapowiadają każdej burzy. Myślałeś, że to będzie słoneczny dzień, a tu nagle napotykasz na jeden z najgorszych sztormów w całym swoim życiu. Nienawidzę tych dni. Trudno wtedy powiedzieć, wierzę, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Nie znałam życia bez poczucia winy i potępienia. Nie miałam pokoju, nie miałam radości, nie miałam prawdziwej, intymnej, osobistej relacji z Bogiem. Sądziłam, że modlitwa to ostatnia deska ratunku. Coś, co się robi w sytuacjach kryzysowych, gdy wszystko ci się wali na głowę. Nie miałam pojęcia, że całe to moje szalone życie już mi się zawaliło na głowę. Nie wiedziałam, że zostałam okradziona. Przyjrzyjmy się fragmentowi Izajasza 42:22. Ale ten lud jest złupiony i ograbiony. Niech wszyscy powiedzą, zostałem złupiony. Ale ten lud jest złupiony i ograbiony. Wszyscy spętani są w ciemnicach, wydani są na łup, a nie ma nikogo, kto by ich wybawił. Wydani są na rabunek, a nikt nie mówi, oddaj. Ja więc stoję tutaj dzisiaj i mówię, że Bóg zajmuje się odnową i odzyskaniem tego, co skradzione. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Jeśli nigdy o tym nie słyszałeś, Bóg może Cię całkowicie odnowić i postawić w sytuacji dużo lepszej, niż kiedykolwiek byś był, gdybyś nie narozrabiał w życiu. Jeśli trudno Ci w to uwierzyć, wróćmy na chwilę do wczorajszego wieczoru. Nasz wczorajszy tytuł brzmiał Odważ się uwierzyć. Odważ się uwierzyć, że bez względu na to, jak długo miałeś problem, z Bogiem wszystko jest możliwe. Bóg jest jedyną rzeczą, jaka się nie zmienia. On za to zmienia wszystko inne. Izajasza 61:7-8 to dwa wersety, które mnie podtrzymywały. Gdy przechodziłam przez trudny czas, to do nich wracałam. Co za wspaniała obietnica. Za waszą dawną hańbę wynagrodzę wam podwójnie. To oznacza nagrodę. Jak wielu z was wie, co to znaczy doświadczać hańby czy wstydu w swoim życiu? Widzicie, moja natura była oparta na wstydzie, ponieważ mój tato mnie wykorzystywał.
Tak naprawdę nie chodziło nawet tak bardzo o to, co on mi robił. Ja zaczęłam wstydzić się samej siebie. Sądziłam, że coś jest ze mną nie w porządku. A diabłu podoba się, kiedy taka informacja zakorzeni się w twojej głowie. Co ze mną jest nie w porządku? Co jest ze mną nie w porządku? Co jest ze mną nie w porządku? Czy ktoś jeszcze ma kopię tej samej płyty? A pierwszą rzeczą, jaką daje nam Jezus, jest, co ze mną jest w porządku. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Ponieważ diabeł chce, żebyś cały czas siedział i myślał, co z tobą jest nie w porządku i cały czas koncentrował się na swoich wadach. Im bardziej na nich się koncentrujesz, tym większą władzę mu to daje nad tobą. Nie powiem, zerwijcie ze złymi nawykami, ale wykształćcie nowe. A kiedy będziecie współpracować z Duchem Świętym, kształtując nowe nawyki, nie będzie wtedy w waszym życiu miejsca na złe nawyki. Nie powiem wam, nie postępujcie według ciała, powiem postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Nie musisz codziennie rano wstawać i mocno się wysilać, żeby nie być złośliwym, nie złościć się i nie być niecierpliwym. Ale mówisz, Boże, ja chcę dzisiaj iść za prowadzeniem Ducha Świętego. Pomóż mi dzisiaj iść za prowadzeniem Ducha Świętego, bo jak będziesz iść za prowadzeniem Ducha, nie będziesz chodzić w ciele. I na szczęście, jeśli przydarzy ci się coś, że popełnisz błąd, możesz otrzymać przebaczenie i iść dalej. Pamiętaj, Bóg cię kocha, zanim jeszcze zaczniesz próbować być lepszy. Za waszą dawną hańbę wynagrodzę wam podwójnie. Zamiast znosić upokorzenie, twój lud będzie wykrzykiwał z radości. Posłuchajcie, dlatego w swojej ziemi, nie tylko po śmierci, gdy pójdą do nieba, w swojej ziemi otrzymają podwójnie za to, co utracili i będą mieć wieczną radość. Kiedy byłam w procesie współpracy z Bogiem i pozwalałam Mu, żeby mnie zmieniał, mogę wam powiedzieć, że czasem może być to dość traumatyczne i bolesne. Jak wielu z was o tym wie? Nie będę was okłamywać. Nie powiem, wiesz, Bóg mnie zmienił. Chcę, żebyś tak mówił, ale też chcę, żebyś zdał sobie sprawę z tego, że mogą się zdarzyć takie dni, kiedy będziesz się czuł, jakby cię wrzucono do piekła i nikt nie zrozumie, przez co przechodzisz. Sam nawet nie rozumiesz, przez co przechodzisz i jesteś w pół drogi między tym miejscem, gdzie byłeś i tym, gdzie chcesz być i nie wiesz, jak wrócić, ani jak pójść do przodu. Jedyne, co potrafisz, to siedzieć i mówić, o Boże. Czy ktokolwiek na sali wie, o czym mówię? Dlatego w swojej ziemi otrzymają podwójnie za to, co utracili. Nasz wróg, szatan, ukradł coś każdemu z nas. Czy to radość, pokój, dzieciństwo, poczucie bezpieczeństwa. On próbuje każdemu coś wykraść, ale dzięki Bożemu Słowu możemy odzyskać wszystko, co ukradł wróg. To, co szatan ci ukradł, Bóg z radością ci zwróci.